Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Do Polski od 24 lutego przyjechało już ponad 2 miliony uchodźców zza wschodniej granicy. Dlatego też uczniowie, a dokładniej samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych imienia Unii Europejskiej w Jeleniej Górze zorganizował wiec, który rozpoczął się od krótkiego przemówienia i odtworzenia hymnu Ukrainy. Samorząd uczniowski dużo mówił na temat tego, że trzeba tu w jakiś sposób dać znać, jakie jest ich zdanie na temat wojny na Ukrainie, jakie jest zdanie, kiedy trzeba przyjąć uczniów z Ukrainy do szkoły. Chcą o tym powiedzieć, chcą zamanifestować. Jak widać, uczniów jeleniogórskich szkół na tym wydarzeniu było wielu, a wszystko w geście solidarności z Ukrainą. Będąc tutaj na wiecu, pokazujemy swoją obecność i to, że jesteśmy solidarni z Ukrainą, z mieszkańcami Ukrainy. Można zobaczyć całą masę niebiesko-żółtych flag, które właśnie pokazują tą solidarność, że łączymy się z nimi. Zapytaliśmy się także, jak osoby, które przyjechały po 24 lutego do Polski, są traktowane. Przede wszystkim z takim samym szacunkiem jak do każdego innego człowieka. Wszyscy jesteśmy jednakowi, staramy się im pomóc jak tylko możemy. Mam nadzieję, że wszyscy odczuwają wsparcie od nas jako szkoły, nauczycieli, uczniów. Porozmawialiśmy także z Lizą, która kilka lat temu przyjechała do Polski się uczyć. Teraz traktuje nasz kraj jak swój drugi dom. Za każdym razem jak wychodzę na miasto, to o wiele więcej słyszę ukraińskich głosów i rosyjskich też, więc to świadczy, że dużo ludzi tu przyjechało. To już jakby jest mój drugi dom, bo przyzwyczaiłam się i ludzie tutaj są bardzo pomocni i mili, więc podoba mi się to. Na wiecu byli również obecni posłowie i posłanki, wśród nich senator Krzysztof Mróz. Pomagają mieszkańcy, pomaga samorząd, pomaga rząd. Pomagamy wszyscy. Oraz Robert Obaz. Tak się powinien wyglądać patriotyzm. Ja nie chciałbym, żeby wyglądał ten patriotyzm tak, jak wygląda dzisiaj na Ukrainie, że młodzi ludzie walczą o swoje domy, o swoje ulice, o swoje szkoły, o swoje miejsca pracy. Niech ten patriotyzm wygląda tak, jak dzisiaj, że pomagamy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Mimo że od rozpoczęcia wojny minął już prawie miesiąc, poparcie dla Ukrainy nie maleje, co pokazał dzisiejszy wiec na Placu Ratuszowym.